Cześć kochani, zbliża się Wielkanoc, chciałam wam pokazać z tej okazji kilka produktów, których nie znajdziecie w Polsce. Zapraszam. Jak już wiecie z tytułu, rozchodzi się o jajka. Właśnie przez to, że zbliża się Wielkanoc, tak pomyślałam, że to jest doskonała okazja, żeby pokazać wam jajka, których nie ma w Polsce, a które kupicie w sklepie. Jajka jak jajka, pomyślicie. I nie chodzi tu o strusie jajka, ani o przepiórcze jajka, bo tych tutaj nie kupicie. Chodzi o jajka takie typowo tutejsze, chociaż niektóre mogą być zapożyczone z Ameryki. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie znam, skąd wszystkie pochodzą, nie znam ich historii, ale wiem, że są tutaj, w Szkocji, są popularne, nie ma ich w Polsce. Niektóre pojawiają się tylko na Wielkanoc, albo jakby tak wychodzą z zaciszy sklepów i nagle, tak wiecie, zapełniają półki. Także zacznijmy od pierwszego produktu. Zastanawiałam się, czy zacząć od tych słodkich, czy od tych niesłodkich jajek, ale pomyślałam, że zacznijmy od tych niesłodkich, skończmy na tych słodkich. Więc zacznijmy od samego początku. Tutaj jest opakowanie, tak jak się kupuje. Jajka, które się nazywają Scotch Eggs. Tak wyglądają. Te akurat jajka są bardzo fajne, dobrej jakości jajka kupiłam, tak wyglądają, ale te mniejszej jakości są podobnie pakowane, można też kupić je mniejsze, to są takie duże. Tak wyglądają i na czym polegają Scotch Eggs już wam pokazuję. Ok, tutaj mam przygotowane tylko. Te jajka można jeść na zimno, można je jeść na ciepło. Ja je wrzuciłam do piekarnika na 12 minut i już wam pokazuję, jak wyglądają w środku. Mam nóż, pokażę wam, jak wyglądają w środku, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Słuchajcie, zostawiłam jedną z najfajniejszych rzeczy na sam początek, ale jest jeszcze coś, czym was zaskoczę. Ale dobra, sprawdźmy, jak wyglądają te szkockie jajka, Scotch Eggs. Przekroiłam je w środku i słuchajcie, te są kupne, ok? I różnica polega na tym między kupnymi, a takimi, których ktoś by robił, albo w restauracji, że, zaraz wam pokażę, tak wyglądają w środku. Jest jajko, dookoła jest taka panierka z mięsa mielonego i dookoła są jeszcze, jest panierka z bułki tartej. I ta różnica polega na tym, że to jajko powinno być płynne jeszcze w środku. Ja nie wiem, jak to inni ludzie robią, nie wiem, ale nie podjęłam się nigdy robienia sama tego, mimo że wygląda prosto i raczej jest proste do zrobienia, tylko dlatego, że nie wiedziałam, jak utrzymać to płynne żółtko w środku. Ale z twardym żółtkiem też można jeść. Są przepyszne. Naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo smaczne te jajka. Ja je lubię, od samego początku je lubiłam. Myślę, że to jest taka fajna kombinacja. Coś innego. I jestem pewna, że takich jajek w Polsce nie znajdziecie. Ups. Dobra, przechodzimy dalej. Słuchajcie, kolejnym produktem, który ja znam już od wielu, wielu lat, ale nigdy go nie próbowałam, bo się go bałam, to są jajka w zalewie octowej. Pickled eggs, czyli jajka kiszone. No nie kiszone, w zalewie octowej to nie kiszone, ale tak pickled to jest tutaj... Chodzi o kiszenie i no, zalewa octowa. Słuchajcie, zawsze się ich bałam, zawsze słyszałam historię, że śmierdzą, a jedni mówili, że są super, bo na przykład to jest takie coś z tymi jajkami jak z brukselką, albo się je kocha, albo się ich nienawidzi. Jedni mówią, że cuchną, że nie da się tylko jeść, bla bla bla, a inni mówią, rarytas. Ostatnio powiedziałam mojej koleżance właśnie o tym, że będę robić taki filmik i że mam takie jajka. Jej pierwsza reakcja na te jajka to było, zjadłabym. Myślę sobie, no dobra, czas spróbować. Mam tutaj łyżkę, żeby je wyciągnąć i słuchajcie, próba, jajka z octu. Po tych wszystkich historiach, które słyszałam, spróbujmy. Pokażę wam je jeszcze raz, ok? Jajko w słoiku, obrane w occie, kurze. Nie, nie było odaru. Ja się przestraszyłam, bo miałam się przygotować, a... Nie, słuchajcie, ani nie śmierć, ani nic. Znaczy, już jest ta historia trochę przesadzona, jeśli chodzi o ten
smród po otwarciu słoika. Trochę sobie to wyobrażałam jak te sardynki szwedzkie, których też nie próbowałam i też nigdy koło nich nie byłam, ale też słyszałam tylko, że wiecie, muchy padają. No dobra. Jak się przybliży bardzo, bardzo, to zaczyna czuć zapach. No dobra. Nie wiem, dlaczego mnie to tak przeraża. Po prostu wizja tego, że jajko było marynowane w occie, mnie jakoś. Zamknę ten słoik. Chociaż mówię, nie woni. Muszę postawić go tak, żebyście widzieli jeszcze, co to jest takiego. Przekroję to jajko. Jest twarde. Nie jest takie sprężyste. Bardziej jak taka piłka gumowa, kauczukowa, która jest taka twarda, nie ma takiego wgniecenia, jak jajko jest ugotowane, to tak się, wiecie, wgina, a tutaj jest tak jak, normalnie jakbym teraz rzuciła kauczukową piłką. Dobra, przekrojmy w środku. Jezu, jak ja nie chcę go próbować. W środku wygląda jak jajko, ok? W środku wygląda jak jajko, kolor jest ten sam, wszystko fajnie. O Boże. Zapach ma octu. Po prostu, jakbyście otworzyli butelkę octu. Nie macie pojęcia, jakie to jest. Jakie to jest stresujące. Oh. No dobra, jakby co, to wypluje. Jakby co, to się wydnie. Słuchajcie. To absolutnie wstrętne. O! O Jezu! O Jezu! Żadna z tych historii, którą słyszałam, się nie potwierdziła tak bardzo. Są dziwne. Ten ocet jest taki. O Jezu! Wstrętne są te jajka. Mi nie smakują. Posmak po nich jest taki, o, wstrętny też, bla. Oj, cieszę się, że spróbowałam, ale jeść ich nie będę. Przejdźmy do tych słodszych rzeczy. Kochani, kolejną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, o której chciałam Wam powiedzieć, są tak zwane cream eggs. I już pytałam się Was na Instagramie, czy macie takie w Polsce i wiem, że nie macie. Bo nie byłam pewna, w sumie już się przyzwyczaiłam do tego, że przez tyle lat tutaj mieszkając one są i nie przyszło mi do głowy, że w Polsce może ich nie być i może warto byłoby je pokazać, bo są dosyć atrakcyjne. Są dosyć atrakcyjne, bo polegają na tym, tak, to jest Cadbury, firma się nazywa Cadbury, znacie wszyscy na pewno i właśnie mówi się na nie cream egg. I rzecz polega na tym, one są dosyć ciężkie, jak na takie jajko. Są w różnych wielkościach. Można je kupić troszkę mniejsze, to będą mini cream eggs, a można je kupić ciut większe, chyba tak mi się wydaje. Nie wiem ile ważą, ale są dosyć ciężkie. Otworzę je, pokażę Wam, jak wyglądają. Z papierka się je odwija. Dosyć są atrakcyjne, bo właśnie jak ich nie ma, to się chce. Są teraz przed wakacjami, przed świętami są wszędzie. Można je kupić cały rok, ale przed świętami po prostu są wszędzie i wszędzie, gdzie nie spojrzysz, to są. No i takie czekoladowe jajko, ono jest pełne w środku, więc mówię, dosyć ciężkie. Przekrójmy je na pół, pokażę Wam, jak wygląda w środku. Dosyć twarda jest ta czekolada. Dobra, ciężko to otworzyć takim nożem, jaki wzięłam, ale słuchajcie, i zaraz jak wyciągnę nóż, to pociągnę cały cukier, więc on wygląda tak. Ten fenomen tego jajka jest taki, że w środku jest białko i żółtko. Białko i żółtko i fajnie to wygląda. Spytałam się wyciągnąć, kurde. Bo to żółtko to też jest cukier, to nie jest, to też jest taki lukier płynny, to nie jest żadna na przykład kulka w postaci jakiegoś dodatkowego cukierka, tylko to jest właśnie taki lukier, który jak wiecie, przeciągniesz, to się zaczyna mieszać razem. I ten biały właśnie, to białe i to żółte, to jest nic innego jak cukier puder, taki gęsty na maksa cukier puder. Te jaka są wstrętne. To jest słodki odpowiednik tamtych jajek, w sensie wstrętne, są tak słodkie, nie mają smaku, mają smak cukru. Raz na rok, jak je widzę, to też ulegam pokusie i zawsze żałuję, że je zjadłam. Teraz je kupiłam, bo chciałam Wam pokazać, a taniej było kupić trzy niż jedno. Wiecie, jak to jest. Także ktoś na pewno je zje, ale są.
są niesmaczne, są po prostu są pełne cukru, niesmaczne, nieprzyjemne, ale fajnie wyglądają, no bo wiecie, jest creamek, są święta, w środku jest białko i żółtko. Idźmy dalej. Teraz chciałabym Wam pokazać mini eggs. Pokazywałam Wam też na Instastory i też dostałam odpowiedzi, że nie macie takich w Polsce. To jest firma Cadbury znowu. Cream eggs i one wyglądają tak w opakowaniu. Otworzę opakowanie i Wam pokażę. Malutko ich jest. I one wyglądają jak takie przepiórcze jajka. Nie wiem, czy widać. Jak takie przepiórcze, malutkie jajka. I w środku są czekoladowe. W środku są takie, jakby to były na przykład M&M'sy. Po prostu jest czekolada. Przekroję i Wam pokażę. Nie, nie przekroję. Nie da się tak przekroić, żeby sobie palców nie ten. Udało mi się skruszyć. Widzicie. Pojawiło, jest czekolada i one są naprawdę dosyć smaczne. Te polecam. Słuchajcie, nie wiem, czy przy edycji uda mi się wyciąć wszystkie odgłosy mojej córki, ale mam tu córkę koło siebie i ona sobie czasem krzyczy. Także pewnych rzeczy nie przeskoczę, kochani. Więc to są mini eggs. To są kolejne jajka, których nie widzieliście w Polsce. A jeżeli widzieliście takie, to dajcie znać, bo może jednak gdzieś są, a ktoś nie widział. Są pyszne. Te są akurat bardzo dobre. Bardzo szybko się je. Nie polecam ich kupować, bo one tak się jeją. Kolejny produkt to są jajka Reese's Pieces. I teraz tak, jeśli chodzi o samo to, że to jest w postaci jajek, no to tak zrobili w postaci jajek. Jeśli chodzi o Reese's Pieces, to zdaje się, nie można je kupić w Polsce, ale to nie są brytyjskie słodycze, tylko amerykańskie, jeżeli dobrze wiem. A przynajmniej wszystkim się kojarzą, że są amerykańskie, więc mnie też się tak kojarzą. A Reese's Pieces należą do firmy, która się nazywa Hershey, także może od nich przyjdzie. I słuchajcie, jeśli chodzi o Reese's Pieces, tutaj sprawa się ma w ogóle zupełnie fantastycznie, bo w każdej postaci są przepyszne. Już pachną. W środku są takie małe jajka Reese's Pieces. I słuchajcie, fenomen Reese's Pieces polega na tym. Słuchajcie, użyję tej samej deski, której używałam wcześniej, bo nie mam takiej malutkiej deseczki. Słuchajcie, i teraz tak, przekroję Wam to Reese's Pieces i pokażę, jak wygląda w środku, bo tutaj sprawa się ma bardzo interesująco. Ok, przekroję ją na pół, Reese's Pieces. Także tu możecie zobaczyć w środku, że różnica polega na tym, że w środku jest masło orzechowe w tych Reese's Pieces. I one są po prostu przecudowne. Są, słuchajcie, przecudowne, smakują jak masło orzechowe, ale tak z czekoladą. Pyszne są. Także jeżeli mielibyście na przykład wybór między Cream Eggs a tym Reese's Pieces, zawsze idźcie po Reese's Pieces. Nie będę Wam mówić, ile mają kalorii. I to jest pięć jajek, których w Polsce nie ma. Ale pokażę Wam jeszcze coś, ok? Pokażę Wam jeszcze coś, czego też w Polsce nie ma, bo też się pytałam i nie było. No chyba, że na przykład w jakimś supermarkecie, o których inni ludzie nie wiedzą, albo na przykład ci ludzie, którzy odpowiadali na moją sondę, może nie widzieli właśnie, albo w jakichś miastach jest, a w jednych nie ma, a w jednych są. Także dajcie znać, jak widzieliście i pokażę Wam, o co mi chodzi. Chodzi o to, że właśnie już mówiłam o Creamek, a tutaj jest takie pudełko, które teraz w sklepach Cię od razu atakuje z każdej strony. Creamex jest ich sporo faktycznie w takich pudełkach. Ale chodzi o samą ideę tych pudełek. W środku jest duże jajko czekoladowe, takie tutaj widać przez zawsze takie okienko. Jedno jest duże jajko czekoladowe i jest zawsze jakiś dodatek do tego. Na przykład w tym przypadku w środku będzie takie cream egg, jak przed chwilą Wam pokazywałam. I ono nie jest w środku w tym czekoladowym, tylko jest osobno. Są takie na przykład, których na przykład w środku mają jakąś posypkę, to są Smarties, to w środku mają takie jakby drażetki w tym dużym czekoladowym jajku, ale zazwyczaj to jest tak, że jest jedno duże czekoladowe jajko i do tego są dodatki w postaci, to zależy co to jest. Jak jest cream egg, to będzie takie cream egg tutaj sobie gdzieś tam latało podwórze. Na dole w pudełku. Jeżeli to jest na przykład Lindt, czekoladki Lindt, to będzie jedno duże jajko Lindt z czekolady, oczywiście Lindt, i do tego cukierki Lindt tam włożone też. Także na tym polega. Ono nie jest wypełnione
to jajko nie jest w środku wypełnione tym białym, jest po prostu puste. I każde takie pudełko jest właśnie na tym polega, że ma w środku puste czekoladowe jajko i dodatek z tego, co to jest. Czy to jest ten Lindt, czy to jest to Creamek, czy to będzie KitKat, czy to będzie Mars, czy to będzie Bounty, czy coś innego. Tych rodzajów jest potąd. Wstawię wam na końcu filmik z supermarketów, jak nagrywałam, żeby właśnie pokazać, ile tych jajek jest u nas w sklepach. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Ceny są pomiędzy 50 pensów a 15 funtów, 20 nawet funtów dochodzi do niektórych. I to jest, za 20 funtów będą takie naprawdę wypasione wielkie, albo będą po prostu droższe firmy, tak jak Lindt powiedzmy. Z Lindt chyba były za 10 funtów, ale kiedyś widziałam 20. Niektóre są na przykład takie wyżłobione, piękne są, nie tylko, nie są już tylko zwykłym jajkiem pustym i dodatkami, tylko na przykład są całą sztuką wręcz. Te jajka na przykład są takie duże i są wyżłobione, są w różnych kolorach jajka, na przykład mają jakiegoś coś złotego dodanego, albo jakieś, no po prostu cuda nie widzę, co tam oni nie robią z tymi jajkami. Wiecie, czekolady też są, różne kolory są czekolady, mogą być pomieszane. No przepiękne są te jajka, przepiękne, tylko trzeba pamiętać, że to jest czekolada. Im większe jajko, tym więcej tej czekolady i tyle w sumie. Więc to jajko dostał mój syn w szkole. Te jajka dzieci dostają od każdego, z każdej strony, więc ja też kupuję im na święta, bo to jest taka tradycja, ale ja im kupuję takie małe, bo nie chcę im dawać, a potem zabierać. Najpierw im dać, żeby się ucieszyli, że dostali duże jajko, a potem nie pozwalać im jeść, także to bez sensu. Także kupuję im też w pudełku, ale jest trochę mniejsze. Właśnie tych jajek zewsząd jest wszędzie. I jeszcze są takie jajka, których ja nie kupiłam, ale nie jest trudno ich wytłumaczyć. Które są czekoladowe, to są czekoladowe jajka, też puste w środku, albo mają na przykład, ja ostatnio widziałam te jajka z tymi właśnie drażytkami Smarties, to są takie jak właśnie jak takie płaskie M&M'sy czekoladowe. To M&M'sy by były takie czekoladowe, takie czekoladowe drażetki z kolorowym takim lukrem i one są właśnie w środku i jest napisane na przykład na pudełku, że one są do Easter Hunt, czyli do tego polowania na jajka. I właśnie to jest kolejna sprawa, która jest bardzo popularna tutaj, dosyć popularna właśnie też w Szkocji. Chodzi o to polowanie na jajka. Że chowa się te jajka w różnych miejscach, jak ktoś ma ogród, to w ogrodzie, jak nie, to może być w domu, może pójść do parku, można sobie zorganizować gdzie się chce taki Easter Hunt i dzieci potem szukają te jajka. I to zazwyczaj, ale niekoniecznie, są czekoladowe właśnie jajka i dzieci sobie szukają i to co zbierają to mają. Albo na przykład jak jest kilka, można je posegregować kolorami. I na przykład każde dziecko ma tylko swój kolor do zbierania. Albo można mieć tylko jedno jajko i wiedziesz, znaleźć to sobie, to jajko. Ja jednak wpadłam na inny pomysł, bo tak jak mówię, ta czekolada po prostu napływa z każdej strony, a to nie jest najlepszy pomysł, żeby dawać dziecku tak dużo czekolady. Więc mam jeszcze inne jajka. Kupiłam w supermarkecie takie jajka plastikowe, które są wielokrotnego użytku, mają kilka kolorów, to jajko dużo się otwiera i w środku są małe jajka. One są też puste w środku, więc jakbym chciała, to mogłabym je czymś wypełnić sama. One są w różnych kolorach, więc mając kilkoro dzieci, mogę sobie je też właśnie kolorami rozłożyć, pochować w ogrodzie i oni mogą sobie zbierać swoje jajka w swoim kolorze, nie ma kłótni, jest wszystko sprawiedliwe, nie ma kto ile dostał czekolady, a każdy potem na końcu i tak dostaje właśnie czekoladowe pudełko, znaczy pudełko z czekoladowym jajkiem, to ja tym, o którym przed chwilą wspomniałam, że właśnie kupuję dzieciom, dostają nagrodę za uzbieranie tych plastikowych jajek. Oczywiście, jak ktoś jest jakiś uzdolniony plastycznie, może zrobić swoje jajka, można zrobić z papieru, można się bawić z tym wszystkim. Ja jednak nie mam do tego cierpliwości. Te mi się podobały, sprawdzają mi się przy małych dzieciach, są też fajne, bo się nie rozwalają. Zastępują czekoladę, wtedy minimalizuje się ilość czekoladowych jajek do jednego, mniej więcej. Ale się minimalizuje tak czy siak. Także fajnie. Słuchajcie, dajcie znać, co myślicie o tych wszystkich jajkach. Czy jest jakieś jajko, które bardzo chcielibyście spróbować? Czy jest jakieś jajko, które was zupełnie odepchnęło i na pewno nie chcecie spróbować? Czy zdziwiliście się czymkolwiek, co wam tutaj pokazałam? Na przykład nie mieliście pojęcia, że coś takiego istnieje? A może jest coś, co... Może w ogóle was nie zainteresowało? Też dajcie znać. A jak
jakiekolwiek wywołały emocje te jajka u Was, dajcie mi znać w komentarzach na dole. Pamiętajcie, żeby mnie śledzić na Instagramie. Mam też strony na Facebooku, także zapraszam. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia. I wesołych świąt!